Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Jakże prorocze są te Jezusowe słowa, kiedy coraz realniejszy staje się kryzys powołań dotykający nasze seminaria. Brzmią one niczym przestroga, w której jednocześnie Chrystus ukazuje proste rozwiązanie, bo do tych słów dodaje: proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Powołanie zawsze pozostanie tajemnicą, która realizuje i materializuje się w określonym środowisku, jakim jest jakaś społeczność, społeczeństwo. Powołanie nie spada z księżyca, ale jest kształtowane właśnie w środowisku wiary. W środowisku, które daje parafia, wspólnota, rodzina. Warto zobaczyć, że modlitwa, o którą prosi Jezus, nie jest aktem desperacji, ale zaproszeniem na drogę, którą Jezus pragnie poprowadzić każdego z nas. Dlatego to wezwanie do modlitwy o robotników na żniwie pańskiej nie możemy traktować jako modlitwę o jakieś nieokreślone powołania do kapłaństwa. Ale jest to modlitwa o powołanie każdego z nas, o powołanie do realizacji Bożych zamiarów i dróg, na których będzie tworzyła się wokół mnie, wokół każdego z nas przestrzeń, gdzie będzie mogło rodzić się i kształtować to szczególne powołanie, jakim jest kapłaństwo służebne. To wezwanie do modlitwy o robotników jest zatem zaproszeniem każdego z nas do tego, abyśmy stali się odpowiedzialni za Kościół. Byli gotowi zbierać plon rozsianego przez Chrystusa ziarna. Plon wiary, nadziei i miłości w naszych środowiskach, tam gdzie żyjemy. Chyba zbyt rzadko właśnie w taki sposób postrzegamy siebie i swoją rolę w Kościele. Zbyt rzadko jesteśmy gotowi myśleć o naszym życiu jako powołaniu do służby Bogu. Dlatego warto dzisiaj, stając wobec tej ewangelicznej sceny, odnaleźć w niej siebie. Chrystus, przekazując apostołom zadanie głoszenia prawdy o Bożym Królestwie tym, które jest pośród nas, zleca je też i tym, to zadanie, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć w Niego. Powierza je Kościołowi, wspólnocie, w której każdy z nas jest żywym kamieniem, kamieniem, który buduje Kościół. Kościół, który powstaje na fundamencie apostołów, a więc podejmuje zadania apostołów. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Idźcie i głoście, mówi Pan. Głoście tę prawdę, a chorzy odzyskają zdrowie. Umarli wskrzeszenie. Trędowacie oczyszczenie, a złe duchy zostaną wyrzucone. Te znaki Królestwa Boga mają dokonać się dzisiaj również pośród nas, idących drogą apostołów. Nie tylko pośród tych wybranych, obdarzonych szczególnym powołaniem, ale za sprawą każdego z nas, niezależnie od tego, kim jesteśmy i co robimy. Mamy ukazać w naszym życiu znaki Królestwa Bożego. Bo wszyscy jesteśmy powołani do udziału w posłannictwie, jakie otrzymali apostołowie. Bez wyjątku. Dlatego Chrystus nie przestaje mówić do nas, ludzi wiary, do wszystkich: uzdrawiajcie chorych. Uzdrawiajcie z choroby ducha, która tak bardzo się panoszy w dzisiejszym świecie. Uzdrawiajcie dobrym słowem, obecnością, życzliwością. Tym wszystkim, co jest potrzebne, aby normalnie żyć,
nie tracąc nadziei. Uzdrawiajcie mocą Boga, który w was żyje. Bądźcie gotowi tę obecność w sobie ochronić i zachować. Wskrzeszajcie umarłych. Tych, którzy stracili nadzieję, zagubili sens, ten najgłębszy, który jest owocem spotkania z Bogiem. Zagubili sens, żyjąc niejako tylko w perspektywie doczesności. Jakże wiele jest takich osób, umarłych dla tego, co duchowe, dla nadziei, jaką daje Chrystus. Jakże wiele jest takich osób wokół nas. Im właśnie mamy nieść życie, to, które rozpalane jest w nas doświadczeniem Boga, Boga żywego. Oczyszczajcie trędowatych z trądu grzechu przez modlitwę i świadectwo swojego życia. Oczyszczajcie z grzechu braci poprzez pełne miłości upomnienie. Te znaki Królestwa, które miały objawiać się poprzez apostołów, mogą dokonać się pośród nas. Przecież wszystkich Jezus powołuje, aby stali się Królestwem Kapłanów i Ludem Świętym.